Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przyszłam do Was z unboxing. Paczuszka, otwarcie paczuszki, to znaczy ona już jest tutaj otwarta, ale nie patrzyłam na zawartość. Jedynie co otworzyłam i zauważyłam, że normalnie tak czerwono-walentynkowo, aż tak, ach, słodko. Jest to paczuszka wymiankowa, taka wymianka niespodzianka z Moniką, z kanału Monika Gibelen. Serdecznie Was zapraszam na kanał do Moniki, ona tam również nagrała filmik z paczuszką, jaką ode mnie otrzymała. Umówiłyśmy się po prostu któregoś dnia, że zrobimy sobie taką paczuszkę wymiankową, ale nic nie będziemy mówić, co byśmy chciały i tak dalej. Tylko ja oczywiście dostałam od Moniki mnóstwo kosmetyków niedostępnych w Polsce, tylko po prostu z Niemczech, a Monika ode mnie otrzymała kosmetyki, które są dostępne w Polsce, a u niej znowuż nie są dostępne w Polsce. Także możecie zobaczyć, że właśnie otworzyłam, dostałam paczuszkę od listonosza, przyniósł mi paczkę. Monika dostała moją paczkę już w zeszłym tygodniu, także ja może pokażę Wam po prostu, co tutaj się w tej paczuszce znalazło. Możecie zobaczyć, że jest to naprawdę bardzo czerwono, aż tak przyjemnie. Tutaj mam karteczkę, która jest przepiękna. Uwielbiam takie kartki. Okej, przeczytam sobie to wszystko, kurczę, później, bo naprawdę dużo tutaj jest napisane, patrzcie. Ach, 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 super, będę za chwileczkę czytać. Może przejdziemy po kolei, co tutaj się w tej paczuszce znajduje. Widzę, że znajduje się dużo pięknych cudowności. Pierwsze P2 Just Dream Like, jest to róż. Numerek 020 Greatest Wish. Taki piękny róż rozświetlający, no coś cudownego. Nie będę tego tutaj na razie teraz wszystkiego otwierać, tylko będę po prostu patrzeć, co tu mam. Tutaj mam z Make Up Academy Undress Your Skin Shimmer Highlighter, który gdzieś tam krążył po internecie i ja bardzo często na niego zerkałam i tak dalej, właśnie na jakieś recenzje i tak dalej. No, chciałam sobie go zakupić, ale piękny, ale piękny. Mieni się na taki piękny różowy połysk. Na pewno myślę, że większości osób, które mieszkają za granicą, znany on jest. Także bardzo fajnie. Dalej Alterra róż. Numerek 01 Cake Pop. Też taki bardzo duży, strasznie duża gramatura jest tych kosmetyków. Jego tutaj jest aż 10 gram. I nie umiem otworzyć. Okej, otworzyłam. Taki piękny róż, bardzo, bardzo różowy, bardzo delikatny, raczej jako rozświetlacz, bardzo fajnie, okej. Dalej, Rimmel Stay Matte w numerku 006 Warm Beige. I super, ponieważ ja teraz mam puder ten sam z Rimmela Stay Matte, ale w innym odcieniu, bo ten właśnie mi się 006 Warm Beige skończył, on jest bardzo fajny, ja serdecznie Wam polecam właśnie te pudry. Dalej Alterra to jest Golden Highlight 7 gramów Shimmer Powder. No, takie coś. Możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Też rozświetlacz. O, ten jest ładny. Ten wpada w taki delikatne złoto. Także taki. Dalej tutaj w tej paczuszce znalazłam z Alverde. Nie wiem, co to jest dokładnie, bo to jest wszystko po niemiecku napisane. Jakby to było jeszcze po polsku, to bym zapewne się dowiedziała, co to jest. Tak się prezentuje. To jest chyba jakiś kremik, mi się wydaje. No, ładnie pachnie. Taki słodkawy lekko. Zobaczymy. Ja na pewno jeszcze będę tam, wiecie, gdzieś po internecie szperać, co to mniej więcej jest. O, sztuczne rzęsy. Allure. Sztuczne rzęsy tak się prezentują, są naprawdę bardzo gęste, muszę Wam powiedzieć, patrzcie, bardzo gęste sztuczne rzęsy zakupione w Douglasie. No zobaczymy, bardzo fajne, mocno podwinięte do góry, także no na pewno będziemy testować, będzie się pojawiał na pewno jakiś filmik. Następnie co tutaj mam, P2 Just Dream Like Glow Brightening Fluid, jakiś rozświetlający fluid, o ile się nie mylę. Tutaj jest chyba zaklejony w takiej tubeczce. Co to jest? Nie, to jest chyba jakiś właśnie rozświetlacz w kremie, ale ładny. O, jakiś liczny. Wow,
Szczerze Wam powiem, że miałam Specify, to ja kiedyś miałam jakiś jeden lakier, ale ten rozświetlacz jest przepiękny, naprawdę bardzo fajny. Myślę, że będzie nadawał się w sam raz na lato, bo ja latem bardzo mało się maluję, jakoś gdzieś tam naprawdę bardzo delikatny, lekki, fluid i tak dalej. Zresztą na kanale moim pojawił się już w zeszłym roku filmik dotyczący letnich makijaży i tak dalej. Preferuję produkty w kremie, także ten rozświetlacz taki na pewno będzie się u mnie bardzo fajnie spisywał. Ok, dalej jedziemy. Tutaj po kolei mam jajeczko z Ebelin. To jest to jajeczko, gąbka do nakładania makijażu z Ebelin z drogerii DM. Fajnie, będziemy próbować. Następnie mamy tu maskarę, maskara Petsfy Dramatic Lashes. Nie będę tego na razie odkręcać, otwierać tej maskary. Tu mam maskarę Push Up z Rival de Loupe Young. No zobaczymy, fajnie, fajnie. Następnie tutaj mam Long Lasting Matte Maxi Lipstick z Petsfy. Taka piękna kredka wykręcana. I ona, o jaka ładna, taki piękny róż. Możecie zobaczyć. Fajna, fajna wykręcana. Zobaczymy. Będziemy używać, będziemy testować i na pewno pojawią się jakieś makijaże. Następnie tutaj mam z Altery trio cieni, takich połyskujących, takie fajne, stonowane, naturalne kolorki. Ja mam z tej z Altery, tu mi jakiś kłak stoi, ja mam z tej Altery, muszę Wam powiedzieć, że końcówkę takiego różu, który też kiedyś gdzieś dostałam, jest rewelacyjny, cudowny, te kosmetyki z Altery u nas nie są dostępne niestety, jeżeli chodzi o kolorówkę, a z tego, co się orientowałam gdzieś tam w internecie, to mają bardzo fajny, ciekawy asortyment kolorówkowy. Tutaj mam kredki do ust z Essence. 3 lip linery z Essence. Takie fajne, bordowe. Jakiś taki mocny. O, fiolet piękny. Tutaj jest coś bardziej delikatnego. I tu jest taki brązik, taki nudziak. Bardzo fajne kredki. Cieszę się. Ogólnie kosmetyki Essence ja uwielbiam. Tutaj, co to jest? Z Primarka jakiś Liquid Lipstick, taki piękny, neonowy, różowy, ale ma piękne opakowanie, takie wow, takie drogie by się wydawało. On ma pędzelek, to jest pędzelek zwykły, taki włoskowany i niestety, ojejku, jak ja nienawidzę takich błyszczyków, on się będzie pewnie bardzo kleił do ust. Ma wykończenie właśnie takie mocno błyszczące, lepkie, pewnie będzie się kleił, ale nie ma wata, będziemy używać, bo kolor jest piękny. Naprawdę ta paczuszka ma tu taki piękny kolor, takich, możecie zobaczyć, dużo czerwieni tu jest, fajnie to jest zapakowane. Dwa lakiery Specify, no i tutaj są bardzo fajne lakierki, ten jest chyba matowy, ten będzie miał matowy odcień, wykończenie matowe, taka śliwka mocna, bardzo ładny kolorek i tutaj taki opalizujący na srebro Volume Gloss, taki lakierek. O, nie, dobra, nieważne, nie wyostrzy mi się tu teraz. Także dwa lakierki Specify. Co tutaj mam? Lancome Taint Miracle. Próbkę, ja bardzo lubię ten podkład z Lancome, tylko ja miałam Taint Idol, tak, Taint Idol, który był rewelacyjny i który myślę, że gdzieś tam się ponownie zaopatrzy, to jest Taint Miracle, także będziemy próbować i tutaj mam Dior Skin, próbkę podkładu z Diora, też miałam kiedyś próbkę z Diora i muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie wyglądała na twarzy, fajnie się spisywało. Dalej, róż z Bourjois, taki mały właśnie, taki mocno różowy, fajny kolorek. O, tak opalizuje na złoto i on będzie chyba bardziej na lato, bardzo fajne kolorki. Przyznam się, że fajne. I teraz taka mała ciekawostka na temat różu z Bourjois. Wiem, że Jolka, moja kochana Julusia, mnie będzie na pewno oglądać. Jak jeszcze był czas, wiecie, panieński, chodziliśmy do szkoły, psiapsiółkowe noce, jak jeździłam do niej, do Krakowa, ona miała właśnie taki róż z Bourjois, ale nie ten kolor, to był inny kolor, ja pamiętam go, jakbym go miała po prostu wczoraj.
No i ja zawsze jej podbierałam ten róż po cichaczu, bo był taki piękny, taki wydajny, taki piękny efekt dawał na policzkach, z czego naprawdę do tych róży z burżuła jakoś mam taki sentyment, bo one mi zawsze właśnie o Jolce przypominają, natomiast jakoś mi zawsze szkoda było wydać kasy na ten róż z burżuła, bo one nie są za tanie z tego, co się dobrze orientuję, z tego, co pamiętam tutaj u nas w Polsce, także bardzo fajny, o kurde. Bardzo fajny różyk. Tutaj mam kolejny róż z Essence Blush Up. Jak wiecie, oglądacie moje filmiki, Essence Blush Up, ten taki dwukolorowy bardziej, taka pomarańcz i róż, to jest wielka moja miłość. Ja uwielbiam ten róż, także cieszę się, że będę mogła przetestować ten kolor, ale to jest bardzo mocny róż. Nie wiem, czy to będzie nadawało się do policzków, no ale... Coś wypróbujemy, coś zobaczymy, a jak nie, no to na pewno jakoś tam na oczy się nałoży, bo bardzo ładny różowy kolorek ma, taki delikatny. Co ja tutaj dalej widzę? Tutaj mamy paletkę Micelline, paletka cieni takich naturalnych. Ja pozwolę sobie tą paletkę tutaj otworzyć, bo ona jest jeszcze zafoliowana. Fajna taka mała nudziakowa paletka. Tutaj się znajduje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12 cieni. Otwieramy. Taka malutka, bardzo fajna paletka, możecie zobaczyć. Jakie one są napigmentowane? No dosyć dobrze napigmentowane. Tylko z tego, co tak patrzę, to te tutaj cztery jasne kolorki, one są bardzo do siebie zbliżone. Ten tu jest taki bardzo ciekawy, to jest czarny z takim mocnym jakimś brokatem, możecie zobaczyć. No ciekawa jestem, jak to będzie. O, jaki piękny czarny. Wow, wow, wow. Ten czarny jest super, będziemy do smułki używać. No także zobaczymy, jak się ta paletka spisze. Tak, paletka, bardzo fajnie. Dalej Specify, tu mam taki piękny jakaś farbka chyba do ust, coś na podobieństwo z tych z Golden Rose, co kiedyś robiłam również recenzję na swoim kanale. Otwieramy. I tu już jest taka gąbeczka. On ma też takie wykończenie mocno śliskie, mi się wydaje. O, możecie zobaczyć, to jest ten tutaj. Ma takie wykończenie właśnie mocno... mocno błyszczące, ale piękny kolor, piękny, intensywny, taki różowy kolorek. Następnie mamy tu z Essence Nude, How to Make Nude Eyes. O, jakie śliczne, jakie cukierkowe. Piękne, a tutaj co? Aha, tutaj mamy, o, kilka propozycji makijaży, dwie właściwie propozycje makijaży tutaj pod lustereczkiem były. Jakie makijaże można uzyskać właśnie z tą paletką? Cztery, bo tu są dwa i tu są dwa, cztery propozycje. Jaki makijaż można z tą paletką zrobić? Bardzo mi wizualnie przypomina ta paletka kosmetyki The Balm, chyba, tak? Te takie paletki w stylu vintage, takie piękne, tekturowe. Ojej, cudowna jest ta paletka. No i w tej paletce mamy sześć cieni. Tutaj jest pędzelek z pacynką. Popatrzcie, jak to jest fajnie zrobione. Nie odklejam tego na razie. No a tu jest takie słodkie lustereczko i strasznie mi się podoba, że to jest zamknięte w takiej fajnej tekturce. No i tutaj mamy jeszcze cienie. To jest ta Alterra, tak? Alterra? Alterra czy Alverde? W każdym razie to też jest takie, taka czwóreczka takich cieni naturalnych. Auć. Ktoś do mnie pisze. No, to sobie zrobiłam. Patrzcie, co zrobiłam. Biłam tu paznokcia. Kurde mać. No trudno. No trudno. W każdym razie bardzo ładnie widzę, że są ładnie napigmentowane. Te cienie takie delikatnie satynowe. No kurde, no trudno. Będę musiała to po prostu gdzieś wysypać. Okej. Okay. Bo mi się tu usypało, bo musiałam sobie palucha wbić, bo niestety nie umiałam tego otworzyć. Brawo. Także taka czwóreczka, tu mam czwóreczkę cieni z Rival de Loop, też takie neutralne kolorki. I tu mam z Rival de Loop jeszcze jedną taką paletkę właśnie, też takich brązów satynowych, delikatnych. Oj, tych cieni teraz brązowych to mam tyle, że nie wiem, kiedy ja to zużyję. Może się podzielę. I tu mam... Co to jest?
PS Love Lip Liner Pencil w takiej oczorażącej różowym kolorze. Wykręcana kredka. Nie wiem, czy ona jest wykręcana. W każdym razie cudowny kolorek. Piękny różowy kolor. Patrzcie, nie wiem. Tak, ustawiłam sobie tak aparat kamerę, że źle widać. W każdym razie, no, piękny taki. O, patrzcie, jaki piękny różowy kolorek. No, zobaczymy. Dalej. Ostatnie trzy rzeczy i to jest tutaj Specify Nude Lipstick jakiś, fajny, wykręcany. Bardzo ładny ma kolorek ta szmineczka tutaj. O jaki błyszczący. Patrzcie tutaj. Nie widać, nie widzicie nic, bo się tak ustawiłam, że nic nie widać. Także taka naturalna szmineczka i dwie ostatnie. Ostatnie dwie rzeczy to jest. Pierwszy to jest Hoola Benefit i to wiedziałam, że dostanę, bo mi Monika pisała o tym, tylko, aha, okej, okay, otworzyłam. Bronzer z Hoola, matowy, kompletnie matowy, cieszę się bardzo. Bardzo delikatny, myślałam, że to jest coś silniejszego, ale ma, o jakie piękne wykończenie, takie lekko satynowe, tu ma lustereczko. No na pewno pojawi się jakiś makijaż z tym. Cudownie, jutro już będę testować. I ostatnia rzecz, co to jest? Teraz będę lewa, bo nie wiem, co to jest. To jest ten Misza, właśnie. Wiem po nazwie, co to jest, z tego względu, że u Aluni często oglądam, ona często to pokazywała. Misza Signature. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. To jest chyba ten taki jakiś koreański BB krem, czy coś takiego. I Monika mówiła, że dla niej to jest za ciemne. Nie wiem, oj, dla mnie to będzie chyba za jasne, a chociaż, ale to bardzo mocno wpada w różowe tony, ładnie pachnie, fajnie nawilża, będziemy testować, zobaczymy, a jak nie, to po prostu może, być może oddam mojej mamie, bo jest troszeczkę, chociaż nie wiem, zobaczymy, jak to będzie się prezentować. I tak by wyglądała cała paczuszka, tutaj mamy czerwoną tą bibułkę, co prześwietnie jest, paczka była świetnie zapakowana, dziękuję Ci Monisiu jeszcze raz za te dobrodziejstwa, bo naprawdę bardzo fajna, przyjemna paczuszka, mam nadzieję, w sumie to wiem, że moja Tobie się też spodobała, bo już mi pisałaś. Także myślę, że po prostu na dniach pojawi się jakiś chat make-up, jakiś filmik pogadankowy i będę po prostu używać tej kosmetyki do makijażu. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał. Zapraszam Was na kanał do Moniki, gdzie możecie zobaczyć, co ja wysłałam Monice. Także ja się z Wami żegnam. Idę jeszcze raz dokładnie obejrzeć te wszystkie wspaniałości. Trzymajcie się cieplutko.